Cześć wszystkim, jestem Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. No, widzicie, przemalowałem ciężarówkę. Trochę jest zmodyfikowany kolor, który ostatni raz mieliśmy. No, a na początku chcę podziękować wszystkim nowym subskrybentom mojego kanału. No i mam nadzieję, że polecicie mój kanał znajomym, żeby też zasubskrybowali mój kanał. No. No i oczywiście mam nadzieję, że pod tym filmem łapka w górę też będzie. No i dobra, zobaczmy, gdzie dzisiaj możemy sobie pojechać. Jest tu. Co interesuje, to też... Francja. Dobra, mamy odkrytą już. La Rochelle. O! Pierwsze fajne jest. Dosyć z drugiej strony zlecenie nam się trafiło. 11 godzin, to nie ma co się wahać, jedziemy. Gdzie mam? Ha, dobrze, ja wcześniej byłem na stacji, musiałem zatankować. Bo jak pamiętacie, w ostatnim odcinku prawie rezerwa już nam się paliła. Mamy ile? 22 minuty, żeby dojechać do celu. O, nowa naczepa Renault. Znaczy z reklamą Renault. O. Nie naczepa firmy Renault, ale... Oczywiście nic. Jeszcze się skończyłem. Gdzie nas znowu to prowadzi? Znowu poza miasto. Nie mogę to być firma w mieście. No teraz zabudowany mógłby się skończyć wreszcie. Dobra, jest. Kurde, to gdzie to znowu jest? Tak, czy będziemy się cofać znowu? Wyszkę drogi gdzie robić, czy kot będzie w dobrym miejscu? Dobra, jest pusto. W tym przypadku powiem szczerze, odkryjemy nowe drogi trochę. Znowu będziemy jechać przez pełną drogę. Znaczy kamieniołom nie mogę trafić, żeby sprawdzić właśnie blokadę dyferencjału, jak to działa. Testowałem sobie, wieszałem skarpę i z rogu. To teoretycznie niby to działa, no. Oczywiście są. A nie, dobra. Jedziemy standardowo. Bierzemy. Gdzie nasz ładunek stoi? Tam jest. Jak mam tam dojechać tylko? Ten naokoło nie, bo tam jest kolumny wiatraka są widać. Czyli ten. Aha, tak, tu jest pies. No i dobra. Z ogóle wjedziemy? Pusta palety. 22 tony.
mamy 11 godzin 30 minut, 713 km do celu. Idziemy sobie znaleźć miejsce dalej. Szczerze mówiąc, to bardziej nie wygląda na firmę, tylko na plac budowy turbiny wiatrowej. No to już uznajmy, że taka droga może być. Jak mi ten zarzuciło mnie, to jednak na polnych drogach to nie wolno tak jeździć. No, słońce daje po oczach teraz. Szkoda, że szkoda, nie mogę tego powiedzieć w rodzimym świecie, że słońce daje. Daje. Chmury i deszcz. Jakbym wiedział, że on będzie skończył, to bym przejechał. Ale ciężko się było spiąć się na to. A tak, nie mówię, doczeka się do tego dodatku. To będzie nowe podwozia będą i te naczepy właśnie ponadkabarytowe. Pojechał znowu nie tym zjazdem. Ładnie on to wyszedł. Prosta łania autostradki, tylko szybko nam to minie. Tempomacik i lecimy. Aha, no tak by zawsze zwolnić, bo mamy brameczki już. Tak zawsze jest. I brameczki, które są automatyczne. Aha, na wprost. No, no, otwiera, jedzie, będzie zahamować, 1,45. Dobra, jest. No, tak prawie do 30 zjechałem, to... Nie no, dobrze, że nie jechał, bo przejechał prędzej, bo się zamknął szlaba, nie wiem. Gdybyśmy mieli powtórkę z ostatnim odcinku. Chyba tak, to było w ostatnim. To na szlaban się zamknął. Nie znowu się podnieść. I uszkodzenie na 25% samochodu i naczepy też. Na się tam było. Będę wczytywał na nowo safe. Tych właśnie interesuje, czy te nowe podwozia będą dla każdej ciężarówki, czy dla wybranych. Wolę dla każdej, kto wolałby dostał nowe podwozie. Ale właśnie tak jak niektórzy piszą właśnie na forach czy coś, przydałoby się, żeby naczepy były własne. Kupujesz naczepę i masz wtedy wyświetlanie czystości ładunki pod tą twoją naczepę. Masz chłodnie, zlecenia na
na mrożonki czy coś. Masz cysternę, to wiadomo. Na materiały. Kurde. Materiały płynne. Albo masz lawetę, to. Albo taką. Albo tą naczepę. Naczepę na kontener, to też tylko ładunki kontenerowe cały czas. Albo jakąś specjalistyczną, to wiadomo, ładunki specjalistyczne. Była bardzo fajna rzecz, to no, ta piosenka leci znowu. Ale jakby miała laga. Nauczyliśmy się już na stałą drogę. Ja. A właśnie tak jakby trzeba do przeważenia trzody. Dobra, nie ma się chyba. Jeżeli uda nam się dogonić, to zobaczymy sobie krowy, jak jadą. Bardziej bydło, bardziej nie trzoda, trzeba są świnie. Chyba szukać świnie jadą akurat. Myślę, że nie. Chyba nie ma naczepy ze świniami. Popatrzcie, jak wysuwa, kurde, nie mogę dogonić go nawet. A teraz z górki będzie. Oj, lipka, nie dobra. O dziwo, nie mogę pierwszy raz dogonić ciężarówki, nie mogę dogonić. Mamy 8 godzin, 50 minut, 546 km do celu. Czy co? Która naprawia, że jadą wtedy, że jadą prędkością maksymalną, czy co? To śmieszne jest, że nie mogę jej dogonić. Wygląda tak, tak jakby jechała tyle samo co ja. Bardzo, bardzo to jest śmieszne. Że to nasz też robi, myślę, że to no, miał niby robić, no. O, brameczki. No, teraz hamuję dopiero. Jadą krowy, jadą. No to ja już bym nie przejadę. Kurde. No tego, że jeszcze nie miałem. Nie podnieś się w momencie zapłacenia. Opadł cały na dół i przyhamował mnie. No nie, bydło tu się wydziela, nie? Nie. No, co za typ, no... Tak, ja czegoś jeszcze nie widziałem. Wziąłem się na hama, przed ryjem wcisnął. A to bo widać, że mój na hama, widzisz, że ja jadę, nie, już mnie ten, no ty. Mam 7 godzin 45 minut.
475 km do celu już. Ten pomaciek. Myślę, że zaraz nie będzie znowu bramek. No dobra, to zaleta mieć podgląd. Podgląd nagrania na drugim ekranie. Wtedy mogę patrzeć. I tak. Zawsze da się jechać. Myślałem, że ten kamerkę będzie wytrzane, ale gdyby to chociaż szło ustawić na każdy profil osobno. Ale nie, jak ustawię tu. O, w innych przestawia się też się przestawia, no to za każdym razem musiał przestawiać do tego inaczej, więc nie chcę mi się, babrać z tym, więc zawsze mam kamerkę. Znowu nie zdążę. No, nie byłem pewien, już nie wierzyłem tym szlabanowi już. Pasy jadę wprost, jeden zjazdowy, o, tak ja powiedziałem, myślałem dobrze, a powiedziałem źle. No, ten pomysł znowu i lecimy. Teraz ten na parę się jedzie, nie? Kurde. Fajnie chrypa. Aha, czyli widać, że to jest osobna droga się odkrywa. Nie, to zjazdy po prostu się odkrywają na nowe. No, ciśnie mi się. Szczerze, chłopie, gdyby ten nie jechał, to bym ci zjechał ten pas. Żebyś mógł sobie jechać bez problemu. Ale nie udało się. Nie szło nawet przez parking, znaczy przez stację, jak sobie myślałem. Ja sobie śmignę, ale to nie ma na wprost drogi. No gdzieś nie jest, dlaczego na mapie nie ma wyznaczony? Słowem.
5 godzin 22 minuty 332 km do celu. Czyli dowolność przejazdu. Sobota 15:46. Wiadomo, że czas przejazdu zostaje zawsze zniwelowany i jest zawsze mniejszy niż podają. Cie. Nieraz się uda, nieraz się nie uda przejechać bez stawania albo bez dosłownie prawie zatrzymania. To ograniczenie było prędzej? To by się mogło źle skończyć. Ale zaczęło trochę zwolnić. Pytanko, czy interesuje was gra World Warship? Bo nie ukrywam, że grałem sobie w nią i nie wiem, czy byście chcieli zobaczyć jakiś, czy chcecie, żebym nagrał jakiś odcinek z tej gry? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, czy się to mogę nagrać jeden odcinek, zobaczymy, może wam się spodoba, będę nagrywał jakieś tam bitwy morskie oczywiście. Mówię, nie zawsze czegoś się udaje wygrać, bo ten... Więc tam zawsze, jednym słowem, wydarzenia na odcinku są losowe, by były. Bo na razie jeszcze nie nagrywam jeszcze. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś jesteście zainteresowani, tylko napiszcie w komentarzu wtedy. Mogę jeden odcinek mogę nagrać próbny. Zobaczymy, czy wam by się spodobało takie coś. Bo wiadomo, no tam to jest po prostu już... Tam jest normalnie losówka. Albo się uda wygrać, albo nie. Wystarczy trochę błąd w strategii. Znaczy w taktyce błąd i ci mogą za to bić od razu. Nieraz mi się udało, o dziwo, byłem sam pod wrażeniem 5 zatopić w jednej bitwie, ale... No, ale mówię, to jest rzadkość. Najczęściej 1, 2 to jeszcze. Proszę znaleźć się jeszcze jaką klasą okrętu się gra. Teraz na Paryż idziemy. Ale to mówię. Czekam na waszą opinię na ten temat.
Bo World of Tank to nie, to to nie, to to... To już jest dla mnie ciężki temat. Tam grałem, do mnie grałem, trochę grałem, ale... Nawet trochę dosyć grałem, ale... Ale później właśnie ten... Wyszedł ten... War... Warship, no to... Przeszedłem na niego, grałem, tam dużo mniej przeciwników. Mniej przeciwników. I masz więcej życia niż... wiadomo, że okręt ma więcej życia niż czołg. Więc... I znowu mi się wciska pod ryj. No. Więc tego wolę grać w statki niż w czołgi. Prosto zmniejsza, patrz. Znowu jedzie bydło. Bydło szydło. Mamy 2 godziny 43 minuty, 167 km do celu. O! Doszedł nam czas przyjazdu. Tak mi się stało. Zresztą się zawsze odejmuje mi się, ale tamten przybył. Gdzieś nie skręciłem, czy co? Też tak mogło być, żeby się pomylił. Teoretycznie patrzałem i było wszystko w porządku było. Te 3 godziny mam spanie. To mam godzinkę zapasu. Dwa pasy na prostu. Już musiałem zjechać. No bo teraz ten za to już jedzie za wolno. A nawet tamten jechał za szybko, nie mogłem go dogonić. Aha. Ciekawa naczepa. Widzę, że on tylko rampę ma. Ciekawe, dlaczego to jest. Może wy wiecie. A jedzie na automat też, no to dobrze. Teoretycznie może by się udało przejechać za nim. A jeszcze byłoby lepiej trochę się mu na pace być. Dobra, już mnie denerwujesz. Arla.
Ja też dobre, to pewnie muszę być jakiś spożywcze, czy to jest. Wjechać wózkiem, widlakiem, wjechać do środka po rampie. Chyba autobata nisko podłogowa naczepa, no. Godzina 7 minut, 68 km do celu. Jak słyszycie, ralisa zaczęła od początku, czyli już mamy pół godziny odcinka. Szeroki ten ładunki ponad gabarytowe. Tu na autostradzie nie ma problemu, a wybracie w ciasnych, na ciasnych uliczkach, po tych ulicach po jednym pasie, to jest ten dwukierunkowy po jednym pasie, bo w mieście manewrować. No, zobaczymy, jak to będzie się jeździło. No ale z tego co widziałem, bynajmniej już tak na tych, że nie będzie tych samochodów, tych pilotów, nie będzie. Też by było fajne właśnie, że ja jedzie przed tobą jeden za tobą. Przecież musisz tankować albo pójść spać, tak wiesz, opcje, gdy oni szukają parkingu najbliższego albo stacji benzynowej. To by było ciekawe, gdyby tylko właśnie szło jeździć w nocy, na przykład tymi ładunkami, tak jak w rzeczywistości jeżdżą. Ale szczerze, zależy też jeszcze jaki ładunek, bo niektóre ładunki też jeżdżą, normalnie w dzień jeżdżą. Chyba że są takie właśnie, które musisz ulice blokują. To wtedy wiadomo, że muszą jechać w nocy, żeby jak najmniejszy ruch jest. O, już jesteśmy w La Roche. La Rochelle. O, chyba tak konkretnie to się nazywa. No i ja w takim miasteczku teraz. Szerokim ładunkiem. Ładnie to się tym jest też coś. Ani żywej duszy. Jego bezduszne sygnalizatory, na którym wskazuje czerwone ten stop. Żaden samochód nie jedzie. Korzystają na poboczach stoją, co z tego, że stoi na poboczach. No. Wszystkie światła jakie są. Ale widzicie, o ludzie nad stoją. O, tu już jakiś ruch się zrobił. Widzicie to samo co ja widzę? Czerwone. Nie głupi. No, tytuł na odcinek już tytuł.
Światło czer... nie, miasto czerwonych świateł. Dobra. Dobra, pa, tu nie ma sygnalizatora, o dziwo. A, kierunek się, żebym niby kliknął, ale się, żebym się, ale się wyłączył. Co tu mamy do wyboru? Wciska się tu ten garaż. Tu. Zaryzykujemy. Wcisnę się w ten garaż. W najgorszym wypadku to będzie mój najgorszy wybór, jaki mogłem wybrać. No i żebym się prawie nie pomylił, że tam pieprzone paniaki tu są jakieś. O kurwa. Nie. Tylko... O nie. Chłopie, tam patrz, czy mogę cofać, a nie. Może. Ciul z nim tutaj. Myślę, że się uda. Chyba się nie udał. No, byliśmy prawie blisko, już gorzej. Malutku. Drugi stoi i się obserwuje. Ktoś macha łapą czy co? Nie? Dobra. Na to dziwo. Druga naczepa by się zmieściła z boku, ale... Mi się podoba to malowanie. Takie Hot Wheels mi wyszedł. Z tym niebieskim tłem. No i dobra. 40 minut, żeśmy się opuścili. O, żeśmy przejechali całą trasę. Na szczęście nic nie uszkodziliśmy. No, a tym akcentem mogę zakończyć odcinek i mam nadzieję, że wam się podobało i że się łapka w górę też mieli widziane. No, pozdrawiam, Redox, cześć.